Witajcie, witajcie. Kochani moi, lubi przyjaciele, serdecznie zapraszam Was na mój kanał Mukbang Mariuci. I choć, kochani moi, u nas za oknem deszczowo, pada mocny deszcz, chmurno, ale nie ma wiatru, nie ma aż takiego zimna. Mój synek poszedł na spacerek, po drodze pójdzie kupi jeszcze w Lidzie dzisiaj za złotówkę maslany chleb, sprzedaję, kupi, bo to bardzo smaczny chleb. U mnie dzisiaj ukraiński barsz, kochani moje, czerwony, z fasolką. Jest fasolka, mięsko. Ja dala grzanki swoje, jakie ja robiła kiedyś wcześniej. Do tego barszczu, kochani moje, aby ten chleb się rozmoczył. Kto teraz w tej chwili, a już mamy 14:48, mój obiadek zawsze zaczyna się o 14, prawie godzinkę. Zatrzymałam się, a wiecie dlaczego? Bo rozplątuję, kochani moje, lanciuszek, taka ósemka tutaj milosna, i z bransoletką złotą, srebrną i złotem. Jak już trzeci dzień dzisiaj rozplątuję, syn rozplątował, nie możemy dać rady, kochani moje. Jeszcze na razie to wszystko nie poddraliśmy, nie porozrywaliśmy, ale rozplątać nie możemy. Tak by się chciało, nie chcę iść do osoby takiej, jaka to robi, bo nie wiadomo, ile to kosztuje. Kiedyś na przykład spajania lancuszka kosztowało 10 zł, no teraz nie wiem. Kto teraz ze mną je obiadek, życzę Wam smacznego i sobie też. Delicja, kochani moi, nie chwalicie. Mięsko, fasolka. Kostkowy, dobry. Ktoś by smetany lubił jeść. To myślę, idę, zjem obiad, bo już ślunki lecą, a wtedy będę to rozplątywała. Oglądam telewizor, rozplątywać. Oj, narobiło się. I to, kochani moi, ci szkatułce, tym sunduczku ja trzymała. Jak ono tak? Nie. U nas wszystko dobrze, kochani moje, u mnie, w synka i w całej rodzinki mojej. Ja, kochani moje, za nich wszystkich się modlę, za siebie i za was. Swoich wirtualnych przyjaciół, swoich subskrybentów, widzów. Serdecznie Wam dziękuję, kochani moje, za Wasze dobre komentarze, lajki, za subskrypcje na wszystkie 4 moje kanały. Pomalutku, bo pomalutku, ale teraz troszkę szybciej zaczęły się inni kanały rozwijać. Oglądajcie, kochani moje, od początku do końca reklamy na kuchni na wesoło babusie Marusie. Bardzo ważne. Dobra. Niektórzy, kochani moje, tak z niepowagą do mnie piszą. Kryształowa dusza już nażarła się. Nażarła się. Nawet my na świnie nie mówili, że świnie nażarły się. Mówili się, że najadły się. Że pojadły, wsiadły. No nie wiem, kochani moje. Co to za niekulturalnie, niewychowani ludzie, tak jak piszą. Jeśli człowiek nie nauczony i nie umie, nie umie, kochani, nie nauczony, nie nauczony kulturalnego zachowania do innej osoby, szacunku do innej osoby, to on przede wszystkim i siebie nie szanuje, nie uważaje. I siebie, kochani moje. W Biblii się pisze, kochani, szanuj innych tak, jakbyś chciał i odnosi się do innych, tak jakby tobie się chciało, aby do ciebie się odnosili, nie?
A przecież nie chcielibyście, żeby was ktoś ubliżał, poniżał za darmo. Nawet nie za darmo nie chce się, aby ktoś ubliżał. I ci grzaneczki zjem, a tu w talerzyku stoją, leżą tam. Solka. O ten barszczyk prawdziwy ukraiński, czerwony, z skwaroczkami, kochani moi, z czosneczkiem, z cebulką smażoną, z fasolką, z mięskiem, z kapustą, marchewką, buraczkiem. To co trzeba. Zeleń tut, pora, petruszka, koperek. Lawrowy listek, okrągły pieprz, takiego pieprzu dala mielonego. Posypałam gazie. Trochę octu dala, bardzo smaczne. Pieprz okrągły. Spadało się, no dobra. Nam one nie padały. Jak on duchy, to wagę nie duży. To troszeczkę trzeba jeść, lepiej trochę zjeść, do klatki jeszcze. Później. Czy może wam bloger ufać takim osobom, które tak brzydko piszą do mnie? Czy może pokazywać kiedyś, nawet jakby się pojawił prawdziwy mężczyzna mojemu życiu? Nie. Dlatego, że taki człowiek wszystko zniszcza. Zle będzie pisał ci osobie, o mnie, wyśmiewał. A przecież nic tu śmiesznego nie ma. Samo życie, kochani moi. Życie robi się tak drogie. Już mamy drogie życie. A będzie jeszcze drożej. Będzie, kochani moi, tak ciężko, że wy nawet nie wyobrażacie, że my żywi będziemy zazdrościć zmarłym ludziom. Tak w Biblii pisze, to prawda. Już się spełniają ci wojny wszędzie, różne infekcyjne zachorowania, różne choróbska, ci raki. Rączyniowo, serduszko, zawale, wylewy, dużo zabierają żniwa swego. Nie wiem. Trzeba się, kochani moi, przewracać do wozie, modlić się. Komu trzeba do kościółka chodzić? Jest takie ludzie, że nie potrafią się cichutko w spokoju, w smutności. Десь в контіку учень і жарливо помодляться до Бога, до Ісуса, до Матері Божої. Завтра сподінковать, щось попросить. Просить треба, кохані мої, тільки здоров'я. Бо здоров'я, кохані мої, найважніше для кожного чоловіка. Якщо маємо здоров'я, можемо це смажити, можемо ходити до праці, можемо заробити пеньошки. Хто яку працю мав, хто який завод кончив, кому як в житті всі пощасливили, то так уж, який льос мав. Але в основному чоловік, як мав пеньошки, ну то і чи винайме мешкання, чи купи, чи там іпотеки бьором, невідомо. Діти якісь. І собі разом. Чепрашам, якщо чоловік не має здоров'я, маєш пеньєнці, то дуже як льоду. Як хтось сі мові, маєш приятель, родини, діти, своїм родинки. Ой, кохані мої, купуєш чілеки, купуєш, хочеш вийти з тої хвороби. Просиш Бога в тебе модлістися, бо завжди, як тривога, то до Бога, ні? А нам мовимо, чи місяць, гура, місяць. І в тебе все кінчиться. Кінчиться
nasze życie tutaj, kochani moi, na tej ziemi, dlatego że życie się nie kończy, życie są wieczne, ale już w innym wymiarze, na tym świecie. Stamtąd nikt nie przyszedł i nie powiedział nam, że tak, czy dobrze jest, czy źle. Kochani moi, no ale już, że tam nie będzie bólu, cierpienia, smutku jakiegoś i tak dalej, tam będzie prawda, sprawiedliwość, to jest naprawdę tak. Kawuśki piję, bo jeszcze od rana nie napiłam się. Dzisiaj, kochani moje, jakoś tak szybko z rana poleciałam opłaty porobić. Później przyszłam, jeszcze po drodze poszłam do sklepu Lidl zakupki, zrobiła 14 kilo plus 2 chleba i mleko. Ledwie w dwóch siatach przytargała do domu i już troszeczkę się wypoczywała, chciała odsapnąć. Słyszę telefon, myślałam, dzwoni. Myślałam, ta pani z opieki przyszła. Nie, Wiktor przyszedł, lekcji jakiejś nie było. Wcześniej o jedną lekcję przyszedł. No i obiadu nie ma. Ryż jest, kochanie, to by się znalazło, co jest, jakoś, że on to nie chce, bo to już w żółcie stało dzień czy dwa. No i dopiero odsaplam, zrobiłam obiad, zdążyłam, jeszcze się najadłam. I tak idzie bez śniadania, to najpierw sobie zrobił płatki z mlekiem, dawno nie jadł śniadanko, chlebuś, kanapki na gorąco, maserek, żywiecku swoją kochaną, lubiłam, on bardzo uwielbia tą żywiecką i serykowę. Także, no takie sprawy. Kochani moje, muszę kończyć, bo jeszcze trzeba będzie wysłać wam ten filmik, żebyście oglądali, bo 15% lecz pisze, bateria się rozładowuje. Dziękuję za uwagę. Całuski dla wszystkich i dla każdego, kochani moi. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Pa, pa, pa. Do zobaczenia, do usłyszenia.